Widzę, że ma pan serduszko, to znaczy, że już pan coś wrzucił do puszki, wspiera pan wielką orkiestrę? No oczywiście, no zawsze to robię co. No przede wszystkim akcja jest ze wszechmiar słuszna, a nie te wszystkie inne pokazówki, które tam inni urządzają. To jest naprawdę rzecz celowa. A przede wszystkim no w jakiś sposób pomagam ludziom, no drobnie, ale pomagam. My akurat szykujemy się na bieg. Wczoraj startowaliśmy właśnie w tym biegu turawskim, się zmrożoną piątkę i zmrożoną połówkę, a dzisiaj będziemy startowali tutaj właśnie, na Wośpowym biegu. Zawsze co roku, jeśli jest możliwość, to zawsze jakoś tam staramy się wspierać, w miarę możliwości oczywiście. Po raz kolejny już można Cię spotkać na ulicach miasta z puszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Co sprawia, że cały czas ten Wośp Cię tak przyciąga, że mimo tego, że tak jak dzisiaj na przykład, no pogoda jest bardzo wietrzna i to powoduje, że jest zimno, to nie stanowi dla Ciebie przeszkody? W sumie nigdy to nie była przeszkoda, tak mi się przynajmniej wydaje. Na przestrzeni tych lat były burze śnieżne, padało, wiało, ale mimo wszystko ten dzień jest tak po prostu dla mnie niesamowity. Jest tak ciepło, przyjemnie. No i oczywiście to, że wszyscy tutaj przychodzą, żeby razem grać dla orkiestry, też dużo daje. Takie gorące serca, wspaniała atmosfera. To, że ludzie są tego dnia niesamowicie mili, no to sprawia, że ten dzień jest po prostu dla mnie niesamowicie wyjątkowy i jest najlepszym z każdego roku. A który to już raz kwestujesz? 9. No to można powiedzieć, że już jesteś trochę takim weteranem, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę. Tak, jeszcze wcześniej miałam przyjemność pracować w sztabie z tymi wspaniałymi ludźmi z Opola i to też było super, ale tym razem przez to, że już mieszkamy poza Opolem, staramy się co roku przyjechać na finał. Chodzimy po całym mieście, co roku wybijamy nasze rekordy. W zeszłym roku to było 30 km, zobaczymy ile będzie dzisiaj, także można nas spotkać wszędzie. Chęć uczestnictwa w tym towarzyszyła mi jednak od tych wczesnych lat, jednak no przez młody wiek bałam się tak samo chodzić i po prostu myślę, że spełniam takie moje marzenie z dzieciństwa, żeby być, móc pomóc, też w jakiś sposób włączyć się w tą akcję. Pomoc ludziom głównie zainspirowała mnie. Wszystkie te akcje, zbiórki pieniężne pomogły wielu dzieciom, więc dlatego chciałam też być uczestnikiem tych wydarzeń. Dzień nam tutaj się zmienia, nie zaplanowaliśmy niestety takiej pogody i nie byliśmy na to przygotowani. Program ulega tutaj tak naprawdę zmianie i dopasowujemy się pod to, co nam tutaj dyktuje Centrum Zarządzania Kryzysowego. Wolontariusze są do godziny 19. My w tamtym roku skończyliśmy równo o północy liczyć ostatnią puszkę, także myślę, że dziś mam nadzieję, nie myślę, że będzie tych puszek nie więcej, bo więcej wolontariuszy nie ma, ale w tych puszkach będzie dużo więcej liczenia i skończymy tą pracę dużo, dużo później, mimo tego, że będziemy strasznie zmęczeni. Pogoda nie należy zdecydowanie dzisiaj do łaskawych. Wiatr jest bardzo uciążliwy i tutaj na polskim rynku wszystko jest gotowe do koncertów, które były tutaj zaplanowane, ale już wiemy, że plany zostały zmienione. Mam nadzieję, że w godzinach popołudniowych i wieczornych wiatr ustąpi i będzie możliwe zorganizowanie tutaj Światełka do Nieba i koncertu głównego, czyli koncertu zespołu Various Manx. Aura nie dopisuje, ale mamy nadzieję także, że dopiszą gorące serca Opolan, którzy wiemy, że wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wośp gra w tym roku już po raz 30 i mamy nadzieję, że będzie grał do końca świata i jeden dzień dłużej.